kto by oglądał walki YouTuberów MMA. Tak powstało Fame MMA, największa w Europie federacja, która zaporządkowała modę na freakfightowe walki. Regularnie pobija rekordy oglądalności, stawiając w oktagonie takie persony jak Marcin Dubiel, Nitrozyniak czy Ksajo. A dzisiaj w oktagonie wstanę ja. Cześć, ja jestem Ziemniak i w dniu dzisiejszym zapraszam Was na wydarzenie Fame MMA. Jestem tutaj nie w związku z samym wydarzeniem, samą galą i wydarzeniami sportowymi, bo wiem, że jest wiele innych osób, które na pewno całe to wydarzenie w ciekawszy sposób zrelacjonują. Ja tutaj przyjechałem, żeby zobaczyć, jak dużo trzeba było rozłożyć wszelkiego rodzaju drucików, kamer i innych technicznych elementów i chciałbym Wam pokazać tę galę po prostu troszeczkę od innej strony. Więc zapraszam. Podczas organizacji takiej gali możecie sobie tylko wyobrazić, jak ogromne ilości sprzętów muszą trafić do takiego budynku, żebyście finalnie zobaczyli obraz w jak najwyższej jakości. Ja Wam zdradzę troszeczkę. To, co tutaj widzicie, to potrafi się ciągnąć w czterech rzędach przez pół kilometra. I w każdym takim pudle są elementy oświetlenia, elementy nagraniowe, kamer, przewodów. Jest tego tutaj po prostu masa. Nie zrobicie tak dobrego streama po prostu ze swojego garażu, jeżeli chcecie wykorzystać aż tak dużo rzeczy. Jeszcze ciekawostka, dlaczego w ogóle się to wozi w takich skrzyniach, a nie innych? Dlatego, że one są bardzo wytrzymałe i można je łatwo ustawiać jedna na drugiej podczas transportu. To, co tutaj widzicie, jest miejsce na kółeczko, jedna skrzynia wchodzi na drugą, skrzynie są zamykane, a dodatkowo dlatego, że wszystko jest bardzo ciężkie, skrzynie mają kółka, więc łatwo się nimi transportować z miejsca w miejsce, ale ktoś, kto to logistycznie potrafi ogarnąć, to ma mój pełen szacun. Miejsce, w którym znajdujemy się w tym momencie, to jest ogromny media room, który jest znacznie większy w porównaniu z tym, który widzieliście chociażby wczoraj. To miejsce jest podzielone na dwie sekcje. Jedna sekcja to jest miejsce dla mediów, ludzi, którzy będą siedzieć przy przygotowanych stolikach, gdzie każdy ma swoją listwę przedłużającą, żeby mógł podłączyć swojego laptopa, jest szybkie Wi-Fi oraz ogromny telebeam na samym końcu, gdzie każdy może swoimi oczami śledzić przebieg każdego pojedynku. Natomiast jest także druga strona, strefa ze ścianką. Tak jak widzicie często nagrania, wywiady z zawodnikami, to można powiedzieć, że oni mają bardzo podobne do siebie kadry. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest jeden kadr, taki malutki, to jest jeden ogromny, ciągnący się przez całe to pomieszczenie i jeżeli chodzi o skalę, to tak jak ja sobie stanę przy tej ściance, no to ona ma z jakieś 3,5 metra do góry, a jeżeli chodzi o długość, to niezliczona jest ona. No i taka ciekawostka. Zobaczycie później albo na przewidzce w tym momencie, jak już zawodnicy się pojawiają się media, to każdy ma rozłożony swój aparat w swoim jakimś tam ustalonym miejscu i każdy próbuje złapać jak najwięcej, wyciągnąć jak najwięcej ciekawostek od zawodników i możecie zobaczyć, jakie emocje temu towarzyszą. No, robi wrażenie, jakby to klasyk powiedział. Przechodząc tylko z media roomu, wchodzimy do bardzo kluczowego miejsca, w którym znajduje się, uwaga, zamrażarka. I nie chodzi o panujące w tym momencie na zewnątrz upały, ten lód jest kluczowym elementem, który trafia do zawodników. Bo jak przyjrzycie się zaraz obok tej lodówki, mamy także z wiadereczka, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe wiaderka. Tak naprawdę one zaraz przed walką są wypełniane lodem, wodą, świeżymi ręcznikami i każdy narożnik, który wchodzi do ringu, mają taką wyprawkę walkową, powiedziałbym. Dalej trafiamy do pomieszczenia, w którym jest wywieszona kartka sala treningowa. Tak naprawdę to nie jest sala, w przypadku Atlas Areny są ograniczenia pewne strefowe, mamy tutaj rozłożoną matę tak naprawdę na ogromnym korytarzu, gdzie mogą się zawodnicy chociażby zaraz przed walką porozgrzewać, poustalać jakieś techniki, jeszcze posprawdzać, czy wszystko jest ok. Mamy stanowiska katmenów, którzy w tym momencie tejpują różne osoby, żeby przygotować ich technicznie do walki, żeby mieli przygotowane ręce, żeby mieli porozgrzewane wszelkie stawy, żeby czuli się jak najlepiej, jak najbardziej komfortowo, ale oprócz tego są tutaj także szatnie. My jesteśmy akurat w narożniku czerwonym. Niebieski jest taki sam bliźniaczy po prostu z drugiej strony i tutaj mamy zawodników tylko i wyłącznie z jednego narożnika, żeby dodatkowo ich w pewien sposób tak odizolować. Czy to byłyby między nimi jakieś waśnie? Chodzi o to, żeby ci zawodnicy się przygotowali mentalnie jako wojownicy, którzy wyjdą na ring i będą walczyć z przeciwnikiem, który jest z tego przeciwnego obozu, który jest z drugiej strony. Kolejna rzecz jest taka. To, co się znajduje za mną tam daleko w tle, to tam także są stanowiska lekarskie, gdzie są dodatkowo zawodnicy sprawdzani przed walką, są sprawdzane ich ciśnienia, nastawienia i tak dalej. Czy wszystko jest ok, żeby mogli zostać dopuszczeni pod względem zdrowotnym do walki? Więc jak sami widzicie, wszystko jest w
pełen sposób profesjonalny, tak przygotowane, że aż brakuje mi słów i tchu, żeby o tym wszystkim wam powiedzieć. Loża szyderców, to co widzicie w tym miejscu, to jest tył loży szyderców. Widzicie, plan jest zbudowany i plany zazwyczaj wyglądają w ten sposób, że nie wyglądają od tyłu. One są zrobione z jakichś dykt połączonych z klejek, płyt OSB i co jest tylko możliwe i gotowe. Natomiast jak wejdziemy do środka, to nagle wszystko zaczyna się składać jakby w całość. To co wy widzicie, to jest tak naprawdę przygotowany pełen plan, który teraz na samo wydarzenie jest dokładnie przygotowywany, żeby nie było najmniejszego okruszka tutaj na wykładzinie, żeby wszystko było ułożone co do milimetra na planie. No i tak możecie zobaczyć, wygląda plan i tak wyglądają przygotowania do tego planu jeszcze przed rozpoczęciem transmisji. Czyli tak, tutaj Mergani będzie to prowadzić. Tak, z Ginoldem i z Bandurskim. I rotacyjnie będą goście, tacy jak włodarze, Wojtek Gola, Boxdel, zaproszeni goście, różni influencerzy, muzycy. No i zawodnicy, taką wartością dodaną tego jest, żeby to żyło też swoim życiem, oprócz oczywiście oficjalnych wywiadów w klatce i tutaj oficjalnego studia telewizyjnego. Jaka taka wartość dodana, czyli rotacyjnie zawodnicy tuż po walce, na gorąco, żeby opowiedzieli o tym, co się stało w klatce, o swoich emocjach, kulisach, walki i nie tylko. Dobrze, a teraz jeszcze mam takie pytanie w kwestii technicznej od drugiej strony, bo jak spojrzymy sobie na drugą stronę, no to tu jest ogromna ilość sprzętu. Tak. Tu jest realizowana cała także transmisja loży szydersów? Tak jest, to jest cała reżyserka firmy Stream Online, którzy robią to od pierwszej edycji. Chłopacy tutaj strefa dźwiękowa, tutaj strefa mikser, czyli tutaj będzie obrazek miksowany, prawda? Bo trzeba pamiętać, że loże szyderców to można wykupić jako dodatkową opcję pay-per-view, czyli na przykład walki sobie lecą, to jest obrazek picture in picture, czyli na dużym ekraniku lecą walki podczas walk, a na małym ekraniku są tutaj goście komentujący bezpośrednio galę. Jeżeli jest studio, wtedy na dużym ekranie jest tutaj loża szyderców, a studio jest w małym ekraniku. Czyli można powiedzieć, że to są tak naprawdę dwa osobne streamy, które można ze sobą połączyć, żeby móc oglądać z gośćmi w studiu, żeby mieć tak dodatkowych znajomych, z którymi się ogląda, którzy mogą komentować i zapraszać jeszcze innych, żeby mieć dodatkowy komentarz, dodatkową wartość dodaną. I widzicie, to miejsce jest także ogromne, choć wydawać by się mogło, że tutaj są tylko trzy fotele, jedna kanapa, to tak naprawdę tutaj mamy całą ekipę, która to ogarnia i mamy tutaj ogromną ilość sprzętu, która jest do tego potrzebna. Ciekawych rzeczy oczywiście będzie challenge bokserski, dla każdego gościa bijemy rekordy, jak na razie rekord 911, każdy gość uderza, można nawet się spróbować teraz na bieżąco, kolega może podejść. Mati, dawaj. Żaden problem nie jest. Niestety rekordu nie pobiłem. Przechodząc ze studia, gdzie mamy loże szyderców, możemy przejść do głównego studia Fejmu. I jak w tym momencie zobaczycie, miejsce jest nieco drobniejsze, nieco mniejsze, nieco mniej kamer, bez realizacji bezpośredniej w tym miejscu, bo realizacją całej gali i głównej transmisji zajmuje się zupełnie osobny wielki dział. Tu jest wszystko wielkie. Jeżeli kojarzycie temat, gdzie Budda rozdawał swój samochód i można było zdobyć swoje losy i była tam wielka maszyna, która generowała masakryczne ilości losów, to tutaj możecie zobaczyć nowszy jej prototyp, typ, który jest w stanie generować ich 150 tysięcy w ciągu jednej godziny. I do każdego promocyjnego zakupu e-booka, w zależności od tego, który zakupimy, dostajemy różną ilość losów i one są rzeczywiście fizycznie tutaj drukowane, trafiają do bębna i są po prostu losowane. Tyle chciałem powiedzieć, uciekam dalej. Za mną jest ogromny wóz transmisyjny i udało nam się skontaktować z panem Łukaszem, który jest tutaj inżynierem zajmującym się całą transmisją. Zadawaliście pytania m.in. ile przewodów jest pociągniętych, żeby taki ogromny event móc w jakiś sposób obsłużyć. Ile ich jest? 5-6 kilometrów. Ogromna ilość. Kolejna sprawa jest taka, że jak spojrzeliśmy sobie na całą tą ciężarówkę ogromnego tira od boku, to widzieliśmy, że jeszcze jest wysunięty ten kawałek. Środek wygląda tak naprawdę jak wnętrze mieszkania. Ile osób pracuje w takim miejscu podczas pracy gali? Około 20. A jak można podzielić wszystkie te miejsca, bo widzieliśmy, że są jakieś stanowiska speakerskie, osób, które się zajmują chyba realizacją? Jest część realizacji, gdzie jest reżyser i realizator, asystent realizatora, gdzie są koledzy, którzy zajmują się powtórkami podczas walk. Są stanowiska, gdzie koledzy kontrolują poziomy wizji kamer, kolorystycznie dostrajają kamery. Jest realizacja dźwięku w drugim przedziale i jest druga realizacja, którą wykorzystujemy dodatkowo na powtórki, użycie kamer specjalnych. Czyli można powiedzieć, jak nam leci transmisja na żywo i widzimy wszystko, co się dzieje na żywo, to każda powtórka jest oglądana jakby przez kilka osób, jest wybierana jakby najlepsza i później reżyser czy pomocnik to wybiera? Do dyspozycji mamy około 13 kamer, w tym trzy kamery, które grają z prędkością 150 klatek na sekundę, dwie kamery, które grają z prędkością 400 klatek na sekundę i reszta kamery, które gra 50 klatek na sekundę i jest czterech operatorów, którzy mają po kilka kamer i oni wybierają najlepsze ujęcia do powtórek, najbardziej efektowne, to co się tak kibicom bardzo podoba i to, co lubią. A ja mam takie pytanie w kwestii, żeby nie zajmować więcej czasu, bo wiem, że zaraz wydarzenie się zaczyna. Jest jedna kamera, która jest zamontowana na linkach i lata nad całym oktagonem. Kto tą kamerą steruje? Ktoś ze środka, czy może stąd? To jest kamera tak zwana
Spider-Cam. Jest ona dosyć popularna na meczach, jak Państwo widzą czasami, ale wykorzystywana też tutaj dzisiaj. Jest ona sterowana przez operatorów wewnątrz. Ze względu bezpieczeństwa takie kamery zawsze są sterowane wewnątrz. Jest to bardzo efektowna dla kibiców kamera, przed telewizorami oczywiście. To jest bardzo duża innowacja i bardzo, tak jak powtórzę jeszcze raz, bardzo efektowne ujęcia się stosuje z tej kamery w transmisjach. Tak, to ja mam jeszcze pytanie w kwestii realizacji w środku. Rozumiem, że część ekipy zajmuje się realizacją tutaj w samym wozie transmisyjnym, a część osób robi realizację taką jak światła, jakieś kamery w środku, bo też widziałem, że jest tam jakby taki ogrodzony zastęp osób. Tak, oczywiście. To potocznie nazywa się fochem. Tam jest realizacja światła, realizacja dźwięku na hali, jest realizacja LEDów, które mogą Państwo zobaczyć, które są ogromne i niespotykane przy innych transmisjach. Tak, widzieliśmy, jak to jest zwizualizowane także w programie i ile tak naprawdę potrzeba, żeby to zrealizować. Jeszcze się pojawia jedna kwestia. Ostatnie pytanie, żeby już nie zajmować więcej czasu. Kwestia serwerów. Jakie tutaj potrzebne są przepustowości, żeby wysłać całą transmisję? Czy macie tutaj ilość osób, które się znajdują na streamie? Czy może tu jest wysyłany sam obraz, a stream już jest rozdzielany z jakiegoś innego serwera w innym miejscu? My produkujemy sam obraz realizacyjnie i wysyłamy go do kolegów w innym miejscu, którzy zajmują się streamem. To, co robimy, to jest kwestia telewizyjna i za to odpowiadamy, a kwestia streamu i udostępniania dalej do widzów obrazu jest po stronie naszych kolegów. To dziękuję bardzo, życzę wielu ciekawych szopów. Bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania i podziwiania tych wszystkich nowych technologii. Jeszcze po dodatkowej krótkiej rozmowie razem z panem Łukaszem dowiedzieliśmy się, że po pierwsze to, co jest widoczne na zewnątrz, dlaczego ta ciężarówka jest otwierana od zewnątrz, to tam są po prostu sprawdzane wszystkie systemy, które wchodzą do środka. Czyli wszystkie kamery, które znajdują się na środku samej areny, są wprowadzane przez światłowody do środka i finalnie one trafiają tutaj i mamy tutaj podgląd absolutnie wszystkiego. Wszystkich sygnałów, grafików, layerów, nałożeń i tak dalej. Chodzi o to, żeby móc cały sygnał jakby sprawdzić od zewnątrz, żeby wiedzieć, że wszystko na 100% działa i dopiero ten sygnał jest dalej rozdzielany w środku samego wozu transmisyjnego. Czyli wiecie, musi wszystko działać na tip-top. Zresztą widzieliście, ile osób znajduje się w środku, ile osób na tym wszystkim pracuje. A jako dodatkowa ciekawostka, to widzicie tutaj dwa wozy. Nam powiedzieli, że są dwa wozy transmisyjne, a to nie do końca prawda. Jeden z nich to jest wóz transmisyjny, w którym byliśmy, a drugi nazywany jest wozem pomocniczym. Wóz pomocniczy po prostu przewozi wszystkie rzeczy. W wozie transmisyjnym nic nie jest transportowane, żeby nic się nie uszkodziło. Wszystkie elementy są wiezione w tym drugim tirze, który znajduje się tam. Tam się znajduje nawet pokój socjalny dla pracowników, żeby mogli na przykład przez 3 dni realizacji takich eventów sobie po prostu pomieszkać. Jako taka dodatkowa ciekawostka. Kto by się spodziewał, że tak wielkie wydarzenie zrobi bąbel, z którym żeśmy mieli problem, żeby wstać rano. Tego nie będziemy rzucać. Tej dwójce dziękuję, bo mi radośnie kibicowali z trybun, gdy łapałem przebitki. A do Was mam pytanie. Jak podobał Wam się Fame 15? Co chcielibyście zobaczyć w materiale z następnej gali? Piszcie w komentarzach.